Po gorącym wykonaniu piosenki Shallow podczas gali Oscarów ludzie nie mogą oprzeć się wrażeniu, że chemia między Bradleyem Cooperem i Lady Gagą jest silna i prawdziwa. Dosłownie mają nadzieję, że Bradley zerwie z Iriną Shayk i zwiąże się z piosenkarką. Czy to naprawdę się stanie? Czy Bradley Cooper jest powodem, dla którego Lady Gaga rozstała się ze swoim narzeczonym Christianem Carino? Obejrzyjcie ten film, aby się dowiedzieć. Ale musicie przyznać, że niezależnie od zainteresowania ceremonią, ten występ był przejmujący i przyprawiał o gęsią skórkę. Niezależnie od tego, czy chemia Bradleya Coopera i Lady Gagi była tylko popisem aktorskim, czy wyrazem prawdziwej miłości, wzbudziła ogromne zainteresowanie. Nawet niektóre gwiazdy komentowały ten występ. Kiedy komiczka Tiffany Haddish została zapytana o ten występ na pooskarowej imprezie Vanity Fair, przyznała, że była zaskoczona i sama siebie zapytała, czy oni to naprawdę robią, bo to było tak dobre. Mel B ze Spice Girls wyraziła natomiast pewne obawy. Czułam się niekomfortowo wobec dziewczyny Bradleya, strasznie, ale chciałabym myśleć, że to część całego występu, ponieważ istnieją zasady między kobietami. Mam nadzieję, że łączą ich tylko stosunki zawodowe. Mimo wszystko wygląda na to, że Irina Shayk, dziewczyna Coopera, nie przejmuje się plotkami, które kręcą się wokół jej chłopaka. Według US Weekly modelka wie, że Bradley i Gaga są artystami. Dla niej to nie problem, bo wykonanie piosenki na Oscarach było częścią ich filmowego występu. Po wykonaniu utworu Shallow Irina była właściwie jedną z pierwszych osób, które stanęły w obronie Gagi i Bradleya. Wydawała się być dumna z umiejętności aktorskich obydwojga. Zresztą podczas całej ceremonii Oscarów wyglądało na to, że Gagę i modelkę łączą przyjazne stosunki. Uśmiechy, uściski, to było widać przed kamerami. Również Bradley nie odrywał wzroku od swojej dziewczyny. Zatem jeśli ich związek jest bezpieczny, dlaczego Irina przestała śledzić Gagę na Instagramie? Patrząc wstecz, Irina Shayk nigdy nie mówiła wiele na temat swojej miłości, ani nie dzieliła się zbytnio swoim życiem prywatnym z Bradleyem. Zawsze zachowywała milczenie i wydawało się, że taki układ jej pasuje. Ponieważ przez pracę, jaką wykonuje, zawsze jest na świeczniku, życie osobiste postanowiła zachować dla siebie. W rozmowie z Glamour UK powiedziała: dlatego nazywa się to osobistym, ponieważ jest to coś dla ciebie i twojej rodziny i jestem z tego zadowolona. Nawet jeśli jesteśmy pewni stabilności związku Iryny i Bradleya Coopera, nie możemy ukryć prawdy, że Lady Gaga odwołała swoje zaręczyny z Christianem Carino zaraz po wielkim sukcesie filmu Narodziny Gwiazdy i po wyznaniu miłości do Bradleya. Czy może to być jednostronna miłość? Rzućmy okiem na linię czasu przyjaźni Lady Gagi i Bradleya Coopera. Może się mylimy. Bradley i Gaga spotkali się po raz pierwszy w kwietniu 2016 roku na imprezie charytatywnej w Los Angeles. Gaga wykonała La Vie en Rose Edith Piaf jako akt otwarcia gali Instytutu Immunoterapii Raka Parkera w domu Shona Parkera. Wtedy Bradley nie miał pojęcia, kim Lady Gaga jest. W wywiadzie dla magazynu W powiedział: naprawdę nie znałem muzyki Lady Gagi, mieli tam niespodziewanego gościa muzycznego, a Stefanie wypadła z włosami zaczesanymi do tyłu. Według Coopera Gaga wypełniła sobą całą salę, gdy tylko weszła. To było szalone. Ten występ zainspirował Bradleya do obsadzenia piosenkarki w roli Ali w swoim filmie Narodziny Gwiazdy, a później nawet napisał piosenkę do filmu. Następnego dnia po tym niesamowitym występie Bradley zadzwonił do agenta Gagi i zapytał, czy może udać się do jej domu i ją poznać. Bradley wspominał potem, że czekał na Gagę w jej domu, a gdy zeszła ze schodów, ich oczy zetknęły się, od razu coś między nimi kliknęło. Na kolację jedli ponoć spaghetti i klopsiki i szybko nawiązali więź. Bradley był pewien, że Gaga jest jego Ali, więc zrobił wszystko, aby tak się stało. I tak powstała słynna wypowiedź Gagi: w pokoju może być 100 osób i choć 99 z nich nie wierzy w ciebie, wszystko czego potrzebujesz to ta jedyna postać. Skierowana oczywiście do Bradleya. Po filmie Bradley w wywiadzie dla magazynu Time przyznał, że kocha Gagę jako przyjaciółkę, a ona wyrażała swoją miłość do niego praktycznie wszędzie. Później oboje pojawili się na rozdaniu nagród SAG, ale ze swoimi partnerami. Cooper ze swoją dziewczyną Iriną Shayk i Gaga z jeszcze wtedy narzeczonym Christianem Carino. Następnie Bradley pojawił się na występie Lady Gagi w Las Vegas i razem wykonali najbardziej intymną wersję piosenki Shallow. Potem miała miejsce gala Grammy i Gaga pokazała się bez pierścionka zaręczynowego. Jej zaręczyny zostały odwołane. A teraz występ podczas Oscarów. Czy to wszystko to zbieg okoliczności? Wątpliwe. Jeśli to wszystko jest tylko grą aktorską, wciąż pozostaje przykra sprawa dla partnerki Bradleya, Iriny. Co myślicie? Jak czuje się z tym wszystkim modelka? Czy między gwiazdami filmu Narodziny Gwiazdy jest coś więcej? Dajcie nam znać w komentarzach i nie zapomnijcie o lajkach i subach.